Widzę, że myszki z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hardzman 4 na modyfikacji Kenza Redux jako Kreta. W ostatnim odcinku przeszliśmy bardzo trudną przemianę z bycia niemiecką bazą morską do bycia obecnie królestwem Grecji i mamy oczywiście Wargol na Grecję, to wiadomo. Na szczęście sytuacja jest taka, że aż tak dobrze im nie idzie w wojnie, więc to jest dla nas fajnie. Więc tak, oczywiście mamy tutaj do wyboru kilku królów. Wybieram środkowego. Ja się na nich nie znam. A, to jest ten. Ten najbardziej popularny. I tak naprawdę mamy tutaj możliwość zaatakowania. Pytanie jest, czy to nam coś da. Oczywiście możemy tutaj sobie podboostować to wszystko. Niestety, ale że tak powiem... Tutaj możemy sobie podboostować ogólnie. Nie wiem, czy się aż tak uda nam to zrobić. Mamy tylko tak naprawdę dwie dywizje, z czego jedna dywizja dopiero się trenuje, więc możemy ją postawić. Więc na pewno mamy wystarczającą armię na coś. Czy mamy flotę na to? No właśnie nie wiem. Ale możemy zrobić o tak. Robić kolejny. O tu. I zrobić jeszcze jedną. O tutaj. I to powinno być wystarczające. Jeżeli chodzi o. Oto, to oczywiście nam trochę potrwa, więc no może być, może to trochę zająć, jeżeli chodzi o to, to niech idzie do tej floty. Niech oni pilnują morza. Chciałem sobie jeszcze pobudować samoloty, ale jak sami widzicie, nie możemy nic wybudować więcej. Więc spróbujemy coś zrobić, niech się nam to najpierw zrobi. No i teraz spróbujemy zaatakować. Nie powiem, to będzie ciekawe, jeżeli uda nam się wygrać. Niestety, ale chyba nasza marynarka ma problem z tym. Czy może być... Możecie tutaj obserwować. Chodzi o to, że no niestety, no cała tamta marynarka poszła, że tak powiem, w kamasze. Wszystko nam upadło, więc tak naprawdę nie mamy żadnych sojuszników. Ale ktoś nam daje przynajmniej, więc tak, z tymi akurat można zrobić. No i tak naprawdę... Co, no... Nie mamy nic, więc trudno mi określić, czy coś się nam uda zdobyć, czy nie. Co najwyżej możemy spróbować, że tak powiem, convoy raiding zrobić obecnie. I zobaczyć, czy coś się nam uda załatwić convoy raidingiem. Od razu mówię, prawdopodobnie nie. No ale zawsze można spróbować. No niestety, powiem szczerze, gdyby została nam flota, to nie mielibyśmy aż takiego dużego problemu, ale oczywiście nam flota nie została, a żeby tutaj mieć, to muszą się, że tak powiem, udać stąd. A my, że tak powiem, jesteśmy w dobrej pozycji, bo Serbia właśnie została pokonana, co oznacza, że mają nieco się osłabili. Ale my... wydaje mi się, że my moglibyśmy wejść tam i pomóc im w tej wojnie. Wyślę może jedną dywizję. Usunąłem sobie rozkaz, no właśnie.
Możemy tutaj popłynąć. O, złapało nas. A czy mamy jakichś, którzy nam pomagają? No właśnie. Tutaj popłyńcie. Nasze submarines. Czy nam zatopili dywizję? Nie, ale powoli to robią. Naprawdę ta dywizja to za chwilę umrze. No, jak dosłownie nic nie ma. Dosłownie straciliśmy większość naszego zaopatrzenia. Jedna dywizja kosztowała nas zbyt dużo ludzi. Okej, okay, a jak wygląda tutaj? No nic, no ale... W ogóle żadnych... Nie ma tutaj, że tak powiem... Można by było spróbować tak trochę porobić, ale nie sądzę, żeby się udało. Dobra, zrobiliśmy tutaj jedno, więc... Wielki czuł of Great. What the heck is... A! Ciekawe zrobione. Okej, okay. War propaganda, no zawsze można zrobić, ale lepiej wydać na coś innego. No ale weźmiemy tego gościa. No chciałem pomóc tutaj nieco w tym, ale wydaje się, że nie jesteśmy aż tak uzdolnieni, żeby pomagać. Ale przynajmniej jeżeli dojdziemy tutaj do walk, to przynajmniej będziemy mogli nieco sobie punktów zarobić. I później wykorzystać to, żeby odbić Grecję. Oczywiście to ja już sobie wkładam w marzenia, żeby się tutaj zasantować, dlatego że oczywiście wszystko tutaj jest zajęte. Ale może kiedyś. Znaczy się, jakbyśmy mieli jeszcze, nie wiem, z 2 lata, to może byśmy to wykorzystali, ale realnie, no to już 2 lat nie mamy. Tutaj oni są pokonani, więc tutaj Albania odbija swoje terytoria, więc jest ciekawie. A my tutaj w sumie uzyskujemy powrotem nieco punktów, więc możemy spróbować tutaj nieco poprzyjmować. Dobra, może tutaj pójdźmy. Nie, bo my tylko atakujemy. Okej, okay, przyjęli to, więc spróbujmy. Tutaj nie ma zapasów. A jedna dzielna dywizja w Krety. Jak wygląda nasz template, bo jest zapewne okropny, jest okropny. No ale największy nas nie stać. Czy możemy już wybudować fabrykę? Możemy! Wow. Budujcie więcej fabryk. Potrzebujemy ich. Okej, okay. Idarian Federation. O, oh, my Boże! Mafia ich przyjęła. A są nimi? Nie, nie są nimi. No... Nie powiem, kiedyś widziałem ścieżkę tą. Jak tutaj to wygląda? Nie powiem, teraz w górach walczymy, więc może nie być aż tak ładnie. To jest jedna dywizja, którą nikt nie wspiera. U, może się nam udają wypchnąć. Wow, udało się.
Nice. A przeciwko milicji jeszcze mamy jakieś szanse. O, jeżeli tutaj ich odetniemy, no to będzie znakomicie. Pierwszy teren, który my przejęliśmy. Wow. Możemy coś wziąć, ale powiem szczerze, nie mamy więcej. Mamy. A bo przejęliśmy to. To jest nasz kor? Tak, to jest, to są nasze kory. Dobra. Więcej na karabiny. Nie powiem, Bułgaria. Dobrze, że masz takiego sojusznika jak ja. To myślę, że się nie opłaca. Brać tutaj coś. A tutaj mam tylko jedno do wyboru teraz. Anime. To mi się by przydało. To muszę pójść w przyszłości. Okej, okay, ale tak naprawdę przez to, że tutaj mamy, to nikt do nas tu nie przyjdzie, bo oni nie chcą tego. Znaczy się, tego nie chcą. Więc póki co to jest jedyne co możemy przejść. Co nasza flota? Nasza flota postanowiła popełnić samobójstwo i atakuje. Dobra, wracajcie. Dobra, więc tak naprawdę... My stąd nie możemy się wydostać. Bo muszą tutaj nam przejąć. Więc trochę słabo jest. Na szczęście mamy tutaj te mega bonusy. Nie powiem... bardzo chętnie bym je pozostawił sobie później, ale zobaczymy, czy nam zostanie. Okej. Tutaj się nieco samoloty porobiły. Rozwijam sobie samoloty, żeby pomóc coś kiedyś naszym sojusznikom. Najpierw niech drogi tutaj naprawią nam. Okej. Grecja upadła. Nice. Więc tak naprawdę całą teraz naszą armię, oprócz tej jednej dywizji, cała ta nasza armia musi teraz pójść tutaj walczyć w Rumunii. Przejęliśmy jedno miasto i mamy je pod kontrolą. Jest pytanie, czy nam dadzą terytorium. Nie dadzą, ponieważ nie jesteśmy frakcji. Ale później podzielimy się po bratersku. Okej. Część dywizji przyszła. Część jeszcze się wybiera. Więc tak. Możemy pójść pod Warnę i spróbować coś pod Warną zrobić. No, nasze dywizje nawet nieco dobrze szło. Czekaj, my jesteśmy Middle Europa? Mi się wydaje, że coś popsute jest. Jesteśmy. Czy nam się opłaca to? Opłaca nam się. Robię to, co normalnie by robiła Grecja. Czyli wykorzystuję bogate państwa, żeby mi płaciły. Okej. Okay. Widzę, że sobie jakoś radzimy. Te dywizje, one chyba powstały na... w ramach tego, że my ukradliśmy sprzęt komuś. Okej, okay, powiększamy nasze... Okej, okay, turystyka. No Max Factories trochę mi się nie podoba. Ale Consumer Goods to wszystko wypełnia.
To mi się podoba. To musimy wziąć sobie. Chcę mieć samoloty. Dobra, niech idzie ta dywizja z daleka. Czy oni nam usunęli to, czy co? Chyba Landlist nam usunęli. Okej, Czechy się właśnie wyszły. Więc my możemy to porobić. Okej. Jak sami pamiętacie, w tamtej serii się nam nieco udało z nimi. Okej. Tutaj jedni i tutaj drudzy. Popchniemy do przodu. Czy jednak nie? Nie, nie, popchniemy do przodu, jeżeli są na last endzie. Ale teraz może popchniemy ich do przodu. No niestety w Kaiser Reduksie, w Kaiserasiu mapa tego regionu jest dosyć trudna do przekroczenia. Tutaj mikro to jest typowa rzecz do robienia. Okej, możemy porobić sobie to. To mi się przyda. Okej, uda nam się przebić. Atakują dalej, więc my też pomóżmy im. No niestety nie nasz generał tutaj dostaje doświadczenie. No ale może w przyszłości. No niestety nie mamy wszystkich tych, że tak powiem, decyzji, wszystkich tych rzeczy, co normalnie by dostawała Grecja. Więc tak naprawdę byśmy musieli zrobić Justify. No ale powiem szczerze, aż tak bardzo mnie nie kręci. Dobra, spróbujmy to. Też mnie boli to, że nie możemy porobić, że tak powiem, no więcej research slotów. Więcej research slotów byłoby dobre. Okej, powoli pokonujemy to. Nasz generał na szczęście tutaj dostaje. I dostaliśmy samoloty. Jakie to są samoloty? Nawet fajne. Czy możemy dostać od was air? Chyba nie. Okej, więcej samolotów. No, nie mamy zasięgu aż tak dalekiego. Mamy zasięg na Bułgarię. Stare samoloty. Nieco pomagają. To mi się podoba, bo to po prostu nam rozwija nieco naszą gospodarkę. Jak to wyglądają nasze dywizje? Gdybyście poszli o tak i ich wspomogli, to może by coś poszło do przodu. Okej. A, Osmanowie. Osmanowie się walą. Armenia się wyzwoliła. Pod tym gościem. Iran. Z kim jeszcze walczą? Z Syryjką. Nie, bo widziałem jakby więcej tych krajów i zastanawiam, to nie ta wojna. Ktoś gdzieś indziej się bije. O, ma się Burma się rozrosła. Dobra, walczymy dalej. Bukareszt jest na wyciągnięcie ręki. W ogóle zdobyliśmy jakiś medal? Nie, nie zdobyliśmy, ale dużo doświadczenia zdobyliśmy. Okej. To też jest dobry czas, żeby zaatakować Osmanów, ale nie wiem, czy będzie mieć jakieś połączenie. Na pewno będę chciał przejąć marynarkę. To już muszę. To muszę po prostu pamiętać, żeby przejmować marynarkę wroga, bo po prostu ciągle zapominam o tym. No to jest takie OP. Okej, mamy już mega produkcję, że tak powiem. Okej, radzimy sobie w tej wojnie. Powiem szczerze, że to jest chyba jedyna możliwość, żeby wygrać tą wojnę. Ja przez przypadek ją zdobyłem, przez przypadek totalny. Okej, Rumunia pada. Niestety, ale jeszcze musimy trochę popchnąć ich do przodu. What the heck is to?
Jakby się wyzwolili ci na wschodzie, ale nie widziałem tego. A teraz, o, maści ruskie przeciwko komu to? Mongołom. O, najbardziej dziwna rzecz na świecie. O, maści roz, nie, a to... O, tak, to... Albo zadługujcie ich, jeżeli nam dobrze wam szło. Dobra. No nie, nie powiem teraz, lepiej to wszystko wygląda, tylko jakbyśmy jeszcze mieli nieco powietrza, to by było fajnie. Okej, okay, tutaj pójdą. Abchazja ich zaatakowała, o. Zostali zaatakowani przez wszystkich, Cypr nawet jest. Kto by się spodziewał, Cypr ich atakuje. Okej, okay, tutaj jakieś dywizje nam... Nie udaje się ich popchnąć. A mieli tak małą tutaj, że tak powiem, organizację. Ci idą, więc... I my w takim razie tutaj, żeby odciąć te dywizje. No i tak naprawdę zostało nam mało co z tego drzewka. Więc możemy po prostu zrobić już ten turystyka, bo dobra, zróbmy najpierw to. Okej, okay, tak, przyjmiemy każdego karabina, którego chcecie nam dać. To jest, naprawdę nam się przyda. Ile w tej wojnie zrobiliśmy? Zrobiliśmy 3%. Ale z tym modem, który mam, to po prostu te 3% wystarczy, żeby przyjąć wszystko, więc... Okej. Okay. Tutaj wybijmy ich i później wrócimy do tutaj atakowania, więc... Jak tutaj byśmy mogli na 3 zrobić. A nie, już się tutaj już wyszli. Na razie jeszcze nie mogę dać tego rozkazu. Okej, idźcie tu. No i tak jak mówiłem, no musimy podbić tą Mołdawię i trochę to jest wkurzające. Jak samo jak wkurzające jest ta stara mechanika. To jest stara mechanika. Tak dziwnie wygląda. Okej, okay, mają tutaj, bronią się do ostatniego Lastenda. Tutaj coś padło od razu. Nie wiem co. Czy wielka wojna się nie szykuje? Bo wiecie, to jest ten czas. Okej, okay. Nie mają już lestem, no dobra. Możemy dołączyć. Okay. Czy coś możemy dodać? Army Speed, nie. Army Core Offense, to myślę, że nie jest aż takie dobre. Army Logistic byłoby fajne. Bolt Attack, Improvement, dobra. Wydaliśmy na dobre perki. Czy to jest ostatnie miasto? Nie sądzę. Myślę, że do Chisamu musimy. Chisnamu. Po polsku inaczej to jest, więc... więc to jest takie trochę słabe. Nie pamiętam, jak po polsku jest. Kiszyniów. O, Kiszyniów to jest. Okej, okay, kolejna dywizja. No mówię, ta Weekly Manpower to jest zbyt OP. Bo dostajemy już taką wielką armię. Okej, okay, teraz jeszcze musimy zrobić ostatni cel narodowy i potem będzie koniec. Oni są jak sito, więc... Więc nie powiem. Trochę słabo jest. Niestety nasza flota nie może się rozwijać, dlatego że... nasza flota jest... została zniszczona. A, oni ich wszystkich pokonują. Okej, okay, tutaj możemy pójść w to. On defense. I czy coś możemy robić? Możemy zrobić, więc lepsza produkcja. Przebiliśmy się i możemy spróbować się o tak przebić. Tężna armia kretańska. Kretańska. Kretesów. Ostatnio zauważyłem, że bardzo dużo dają z Reksia i Kretesa. Aha, Austria postanowiła, że nie może ich pokonać. Z Kretesa dużo daję właśnie takich nawiązań. A wiem, że dużo osób nawet nie wie, co to za gry. Była taka seria gier właśnie. Reksio i Kretes. I...
ja to pamiętam z dzieciństwa, to była moja ulubiona seria gier. To jest po prostu, to jest znakomite, kiedy ktoś robi gry na podstawie kreskówek. To jest takie dla dziecka po prostu, że rozwala głowę, że jak tak można, że moja ulubiona kreskówka, tutaj mogę sobie zagrać na komputerze? Jak? No w sumie to jest takie doświadczenie, jakby ktoś robił grę na podstawie anime. To jest podobne, okej. Okay. Dobra, idziemy na Kiszyniów. Niestety nasi sojusznicy postanowili, że nie warto nam pomagać, bo jesteśmy zbyt silni, hehehe. Nie, na pewno nie jesteśmy. Dobra. Więc otoczony Kiszyniów za chwilę padnie i powinno być to koniec wojny. Tak. Więc tak, oczywiście pos. I my tak, przejmujemy Grecję, bo wiecie, Grecja to my. Czy tutaj coś się należy? Albania i tak nic nie chciała. Okej, okay, więc tak, przejęliśmy Grecję. Tak. To oddamy wam. Albanii oddamy Kosowo. I resztę... Tak. Na razie może tak zróbmy. Albanii, Kosowo. A resztę... Dlaczego to się nazywa Northern Region? A resztę... A resztę Serbii możemy oddać, bo nie wydaje mi się, żeby Albania chciała to. No. Okej. Okay. Koniec wojny! No. Koniec tej wojny i przejęliśmy wszystko, co było w Grecji. Więc nice. Też oczywiście mamy Kory, jeżeli chodzi o to. Czego chcecie więcej? No, wszystko zrobiliśmy dosłownie. Mamy jeden z najlepszych, jeżeli chodzi o to, właśnie idei, więc nie powiem, jest znakomicie. My możemy wrócić do Grecji. Zapomniałem floty wziąć. Maści los. Dajcie chwilę. Okej, okay, błędy zostały naprawione, niestety, ale przy tym nowym systemie, nawet jak tam dostałem wszystkie te punkty, to nie mogłem wszystkiego przejąć, dlatego że nie miałem wystarczająco punktów i słabo było. Tak więc na tym polegała cała wojna. Teraz możemy jeszcze zaatakować ich, jeżeli będzie powyżej 75%, co jest trudne do zdobycia, a tak naprawdę nie mamy żadnych eventów tutaj wyskakujących, więc... Więc to wszystko tak naprawdę. O tych. Czy my się zamieniamy w Grecję teraz? Chyba tak. Okej, okay, to znaczy, że nie wszystko stracone. Więc tak, zamieniliśmy się w Grecję, taką prawdziwą. I mamy jej drzewko. Super. Więc tak naprawdę teraz możemy dalej kontynuować to wszystko. Udało mi się, że na samym końcu to w ogóle wszystko się zablokowało. W ogóle mamy tutaj mnóstwo tutaj. Bypass and we unlock the other focuses. Ciekawe. Dobra, w takim razie my musimy teraz tutaj wszystko poogarniać. Nie spodziewałem się tego. Więc tak, teraz zrobię przerwę i może się spotkamy, gdy sobie wszystko to ogarnę i powiem, co będzie następnie. Ale to na razie tyle. Widzę, że Kreta to jest takie jakby przejściowe państwo. Teraz naszym kierunkiem będzie oczywiście Osmanowie, bo na razie nie chcemy walczyć z naszymi dawnymi sojusznikami, bo po co? Więc jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, zostawić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Wydaje mi się, że seria zapowiada się ciekawie. Oczywiście to jest tylko takie przejście dookoła, żeby zagrać Grecją. Podoba mi się to. Więc, z wami Dragon. No to, cześć!